Lucjanowi przyłożyłem, że trzy złapane, no i okazuje się, że trzeci jak na zawołanie. Jak na zawołanie. A pokazuje się. Ale ładnie. Ale wjeździ ogonem po tym przeciąg. Ten gość, co ostatnio wygrał, to miał 12 taka tutaj. 12 kilo. Nie wiem, czy go wyciągnął, on jest spany. Tak? No to, mam podjechać samochodem i zaczepimy go. Ja mam łódkę do tego, Rumuś. Tu jest łódka. A to nie, to go damy do tego i zważymy. No i gdzie ten potwór? A, chodzi. Dziwne, że nie skacze, one zazwyczaj tu skaczą i głupie. Karp! No? To karp, ładnie, ole, o jaka piękna sztuka. Patrz, a przechwaliłem, że karpy nie walczą, a zobacz. No. A jednak, on tu nie wejdzie, Romuś. No nie mam większego. Karpiaszczy. A czy mam w garażu? Nie zmieściłeś do tego samochodu. Jeszcze może mieć. Jodź. Tak? Nie pan co się robi z rekordami karpiami, nie? Pływanie jest! Ale wysił. Ale wysił. No. I ciąg, nie podnoś! Nie podnoś! Nie podnoś, tylko ciągnij. O! Teraz się dało. Ha! Jojku! Moja ryba! Jojku! Wow. No i ja musiałem przyjechać specjalnie. Tak, no bo wiesz, ja nie mogę. Pokazać, jak to się robi. To może go zwiążemy w tym sitku, w tej siatce. To nie Jesiu. Uważaj, bo ci spadnie ci, no. No. Nie wiem jak to. Karpik do maty, karpika, zrobimy mu ujęcie. Nie chcę wrócić rąk, jakby pan Romek mógł go tak na bok. Ciuch! Na boczek. Byśmy go może spieli to ładnie i zważyli. Już idę. Ale, w poprzek. No bo tak, no inaczej nie. Nie wiem. Nie damy rady. No. I tu jest. Gdzie ta waga? Tu. Ona ma do 100 kilo. Nie wiem. Czy ona jest? Ja już to wiem. Ale ciągnij tak, żeby było widać. To się za zerwie, to się wyrywa. Przekroczył 10 kilo karpia. Piękna sztuka. Piękna. Co, dobrze?
80 ładna. 80. 80 centymetrów. Dobrze, to znowu wyłączam, pokaż go jeszcze. No i kolejna sztuka. Na drugą wędkę. Lin, ojeju. Też na śledzia. I też na śledzia. Ale piękny. Wszystkie biorą na dyr. Odbiorę go tam. One są przyzwyczajone. One są przyzwyczajone. Wszyscy. Wszyscy tu łapią na śledzie. I one są przyzwyczajone. Pięknie. Jedziemy. Fajnie, filmik ładny będzie. Z pięknym, błyszczącym linkiem. O, jaki śliczny. Tak. No już nie wkładam go do kamery. No, pięknie. Pięknie. Co ci wzięło? Federek, czy jak to się nazywa? Znaczy nie, no na wędkę federową. Na wędkę federową i na metodę. A, na metodę. I na metodę. Na metodę założyłem przynętę, którą dostałem tam od kolegi. Jakiś tam orzech tygrysi, czy coś takiego. Wrzuciłem w miejsce, gdzie faktycznie było nęcone niedaleko tu brzegu. I jak widać, na metodę. No. A nie jest to 10 kg? Ty, nie bądź taki żartowny. Jeszcze. Nie masz go? Nie masz go jeszcze. Czy pan jest zadowolony? No wreszcie. Czy pan jest zadowolony? Wreszcie na metodę jest ryba. No. Piękne kłetewki. No i na metodę. Pokaż później. Okczko masz ładne. Pokaż, co tam masz. Mówię, że haczyk idzie właśnie ładnie w pysku, tylko ledwo co. No, z uwagi na to. A umiesz go wyczepić, tego haka? Piękna rybka. Z końca ogona. Tak jest. 60 prawie. 57,8. Tak wygląda, a teraz robimy fotkę. Wreszcie mam branie. Lucjan udostępnił łowisko jesiotrowe. Pierwsze branie. Odjazd taki, że szkoda gadać. Dobrze, że za namową i za sugestią i instruktażem Lucjana miałem kołowrotek. Jak to się nazywa? Na wolnej szpuli. Na wolnej szpuli, czyli ten walki, coś tam, tak? Amulet walki. To nie jest amulet walki. Dobra. Wygląda na karpia. Przecież ja mam to jakąś żyłkę ciągnę na chyba. Karp na pewno. Karp na pewno. Jasne. Masz karpia. Karp pięknie. A nie jest pełnoludzki. Na klatę go bierz. O. Zostaw, zostaw i to do swojego.
puścił. Masz go? Jest rybka. Tomek. Gwenda mu się wygięła niemożliwie, coś tam przyciął. Karp. Karp. Do brzegu? Czy do brzegu? Tak jest. Taki 6-kilowy pewnie jest. 5. No wiecie, tu normalnie tam pewnie wiedział, żeby nie wziął, bo nie znają tego, a że tutaj tego wszyscy łowią, to one tu się nauczyły, nie? Poszedł? Spokój się, grubasku. Jakby nie patrzeć, 72 cm. Kurczę. Kawał rybska. Jest. 72 cm były, tak? No, 8,5 kilo. No, 8,5. A to jest ten pan z tej... To jest ten pan z tej drugiej strony. No, teraz ja jestem tą główną postacią i narratorem, ale już nic nie mam do dodania, jest fajnie, kończymy. No i oby tak w przyszłym roku też było fajnie i miejmy nadzieję, że jeszcze damy radę. Koronawirus skończy.